W dzisiejszym odcinku zagramy w Minecrafta, w którym będę mógł craftować sobie customowe elytry. No i każda z nich będzie dawała nam jakieś porąbane umiejętności. Czy jesteście gotowi, myle państwo? Jesteście czy nie? Jak jesteś, to kliknij łapkę w górę, to ja będę wiedział. No co? Kliknij, czekam. Dobra, ruszajmy. Bang! Okej, w dzisiejszym odcinku zaczynamy bardzo, ale to bardzo niestandardowo, bo jestem totalnie na drzewie w dżungli i co najlepsze, już widziałem jedną rzecz, jesteśmy na piramidzie. Tej takiej dżunglowej. Chociaż czy to jest piramida, ciężko powiedzieć. Natomiast wiem tyle, że naszym pierwszym zadaniem będzie skraftowanie elytry. Tak, możemy to zrobić. Ale wpierw wejdźmy tutaj i weźmy sobie rzeczy za darmo, bo za darmo to wiecie co. Darowanemu koniu się nie patrzy w zęby, czy jakoś tak się mówi. Dzień dobry, co za śmierdzący przybytek. Znaczy ten, podziemia. Tutaj są... pułapki, oła, oła! No i do, zaraz dostałem. Ostatnio znalazłem tutaj pełno diamentów, a teraz tylko kości. No nie, fajnie, nie podoba mi się to. Nie pytajcie, czemu niszczę kamień ręką, jakby... lenistwo, nie chce mi się wychodzić do góry. O, gdzie jest skrzynka? No nie, nie dosięgnę jej. O, przy okazji możesz pamiętać o tym, żeby kliknąć sobie suba, bo jest za darmo, a to dosyć ważna informacja. A... ja się czuję dzisiaj bezczelnie oszukany. Dobrze, wyjdźmy stąd, znajdźmy kurczaki, zróbmy sobie narzędzia i przygotujmy pierwszą elitę. Znalazłem drzewo. Cóż za osiągnięcie, w dżungli znalazłeś drzewo. Wow, chodźmy tutaj po kamień. Dobra, pora na narzędzie i to jedno żelazo będę musiał sobie zostawić na potem. Może do zapalniczki czegoś się przyda? I paj, mam krzemieninę, bardzo dobrze. Dobra, z czego się orientuję? Będziemy potrzebowali patyk do tego, żeby zrobić elytry. No ale jeszcze trzeba znaleźć kurczaki, bo one mają pióra. No jak inaczej można zrobić elytrę niż z kurczaka? Kici kici, taś taś. Nie, to inaczej się woła, na kury się cip cip woła chyba, nie? Cip 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 cip. Pa, znalazłem, tylko latającego kurczaka. Znalazłem świnie. Ale z niej nie zrobimy elytry. Znalazłem wilka. Ale z niego też nie zrobię elytry. Kurczak! Dobra, mamy to. Panie kurczaku, to musi być szybka akcja. Zamknijcie oczy. Wesołe kurki pobiegły hen ho, ale dały mi tylko jedno pióro i to mi się nie podoba, ja potrzebuję cztery. Dobrze, że tu u góry są jeszcze kurczaki. Mamy to, myl państwo. Dobra, teraz będziecie potrzebowali po prostu patyk. Patyk kładziemy sobie tutaj i dajemy resztę rzeczy do naszej elyterki. I z czego się orientuję? To jeszcze workbencha nie zrobiłem. A, zostawiłem gdzie indziej. W workbenchu! Zrobiłem drugi workbench. Ale to taki standard chyba, już się przyzwyczaiłem. Ale tutaj, myle państwo, zobaczcie co mamy, jeżeli dam sobie elytrę tu. I wrzucę sobie jakieś rzeczy. Ja mogę tylko elytrki? Jest jedna elytra, druga elytra, boże ile tego tutaj jest, cztery, pić. Ej, to jest naprawdę dużo elytry, ale pierwsza, którą możemy zrobić, to jest ta, czyli sadzonek i z nasion pszenicy. Dobrze, weźmy nasiona pszenicy i sadzonki. Ty, ten kurczak chyba jakiś stary przeleżany był, bo aż mi zatruło mnie tutaj troszkę. O nie, zaraz będą moby. Zaraz szybko, dawaj mi te siadzoneczki, bo ja bym potrzebował. Cztery aż cztery trzeba wziąć. Mam trzy, jeszcze tylko jedna. No, pięknie, elegancko. I w tym momencie, jeżeli weźmiemy tą elytrę i połączymy je z nasionami pszenicy w tym miejscu, to otrzymamy atomówki. Nie, otrzymamy naturalną elytrę. Czekaj. Czy to jest napisane, że będę dropił drzewa, jeżeli będę latał? Jeżeli stoimy, to ona wskaże mi miejsce, w którym znajduje się wioska? Załóż tą elytrę. Ej, no wyglądam genialnie. Ła! Panie, weź pan idź! Najbliższa wioska jest na 112 minus 500? Czekaj. 112, czyli w tamtą stronę, oj, minus 500. Trzeba tam iść. Dobrze, tak więc podążajmy, hej ho. Ty, pato, drzewo rzuciłem. A po co mi drzewo tutaj w sobie? Auć. Jak zrobić kolejną elytrę, czekaj, na przykład taką TNT-ową. O Boże, dużo TNT, dobra, weź to zabierz i jedziemy stąd. Fajnie byłoby się dostać gdzieś wysoko i po prostu sobie przelecieć. Idziemy chyba w dobrą stronę, tylko dlaczego wioska jest tak daleko? Pyk, normalnie, drzewami, hen ho. Jest wioską podnóże góry, bardzo dobrze. Fajnie, legacko tego. Może być. Przynajmniej będziemy mogli się przespać, to jest fajny plus. A nie wiem, czy nie powinienem tutaj dorwać parę creeperów i trochę tych zielonych, co sobie rosną. Trzcin cukrowych w sensie. Wtedy będą fajerwerki. A z fajerwerkami trochę lepiej się lata elytrą, jakby nie było. Ale najpierw do spanka. A nie, bo już biegać nie mogę, tak mnie nogi bolą, panie. O, nie ma nikogo. Aż dziwnie. Dobra, trzeba wejść tu jakoś do góry i ukraść im chleb, bo wychodzę cały czas głodny. Dzień dobry, panie Zbyszku. Nie wiem, czy to dla pana będzie taki dobry dzień, no ale nieważne. Te, ja jabłko mam. Czekaj, jabłko mogę zjeść, będę sobie szybciej chodził. Jest siano, boże, żebym koniu jedzenie kradł, bo nie ma wiosy tej nigdzie. Dziwna wioska z tej wioski. 15 chlebów? No niedużo. Pan koni ewidentnie nie jest zbyt zadowolony, że mu zabrałem. Czekaj, jaką elytrę teraz mogę zrobić? Bo tam to z TNT dosyć ciężko. Możemy zjeść TNT z kilofami.
I ono będzie dropiło gigantyczny kill-off i może niszczyć 3x3x3. I to byłoby całkiem spoko, tylko potrzebuje dużo żelaza, żeby coś takiego zdobyć. Diamentowa, perłami, TNT, możemy z... O, wiadro z lawą. Ej, to będzie prostsze. Znajduje bastion i fortecę, dobra. Ej, to jest całkiem spoko, okej, okay. Dobra, lecimy po żelazo i zrobimy sobie najpierw te kill-offy i no, elitrę kill-offową. Panie Zbyszku, lecę do pana, tylko trochę drzewek sobie porozrzucam. Panie Zbyszku, ja przepraszam, że pytam, ale czy wszystko z panem w porządku? Ja co prawda uderzyłem, ale to nie wiedziałem, że aż tak mocno. Na pan taki ubrany, jak ja mam go teraz bić? Jezu, czapka mu spodskakuje, jak go bije, panie Zbyszku! A przecież to jest pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, czy może pan się przewrócić w końcu? Czuję się niekomfortowo, bijąc takiego dziwnego pana Zbigniewa. Dobra, zróbmy sobie pierwsze żelazny kilowco. I chodźmy z tej wioski, co strasznie dziwi ludzie. I drzewami trzeba tam zasadzać, bardzo dobrze. Ała, nieważne. Myślałem, że to kopalnia, a to zwykłe złodziejstwo i oszustwo jest. To nie jest kopalnia. To jest jakiś wybryk kopalni. O, kopalnia, Boże, ile to jest miedziuchy, panie! Dobrze, że Meneli nie ma, bo jakby się zlecieli, to by wszystko stąd pokradli. Ile miedziuchy, panie, to aż mnie się oczy świecą. Czekaj. Powoli. Andrzej, nie umiesz latać, nie masz prawa jazdy na elytrę, halo. Powiedzcie mi, że nie idzie mi też żaden creeper, bo jak się przestraszę, to będę krzyczał. Dobra, jest w miarę bezpiecznie. Ty, czekaj, zrobiłem sobie kill-off żelazna, kopię kamiennym, czy ty coś upadł na głowę? Ile potrzeba żelaza na tyle kill-offów? Przepraszam bardzo. A gdzie są panowie potwory, jak byli anima? O, dobra, dobra, gdzie byliście obywatele, jak wcześniej was szukałem, a teraz nagle się pojawiacie? Chodźmy stąd, ja już tutaj więcej nie chcę siedzieć, tylko ja tu przyleciałem, jak ja stąd niby wyjść? Tam do góry muszę się jakoś dostać. Ile mam żelaza? 21, nie wiem, czy to wystarczy. O! Dobra, nieważne, tak krzyczałem tylko, nie wiadomo dlaczego. Ty, znalazłem kolejną wioskę, która jest jeszcze 500 kratek stąd, ale nieważne. Nie potrzeba mi jej. Teraz to mi potrzeba specjalny kilofeusz. Czekaj, czy mam tyle, nie mam tyle kobla, dlaczego nie sobie nakopałem sobie kobla od razu? Pyk, pyk, pyk. Po co te drzewa sadzam w sumie? A ja wiem po co, gdybym potrzebował drewno, a nie potrzebuję drewna teraz. Dobra, wykop sobie to, zróbmy sobie piecyk, przepalmy sobie żeliwo. I se przerobim na kolejną elytrę kilofeuszową. Pal to! Ty! No właśnie, ale żeby zrobić kolejną elytrę, to ja potrzebuję jeszcze kurczaki dorwać, halo? Czy jesteś w stanie sprzedać mi informację, gdzie znajdują się kurczaki? Gdzie? Powiedz mi na ucho. Poszłaś? O, dobra, super. Panowie kurczaki, bardzo dobrze! Nikt nie sprzedał mi, gdzie jesteście, sam się domyśliłem. O, jak ładnie wydropiły! Ty, mam na więcej eleterków! Bardzo dobrze o to chodziło! Współpracujące kurczaki, to jest to, czego potrzebujemy! Właśnie o takie kurczaki walczyłem! Czy naprawdę nie mogłem sobie zrobić w bardziej normalnym miejscu jakby tego? Jak ja mam tam wejść? Przecież to się dostać do góry nie da. No, redstone'em się podstać, no mądry. Serio? Ja nawet nie mam w tym momencie, żeby zrobić sobie kamienny... tego... siekierkę? 15! Dobra, czekaj. Trzeba by było najpierw zrobić co innego. Czyli z patyków zrobić sobie eleterkę. Ej, elegancko, będziemy mogli zrobić jeszcze jedną, spoko. I teraz, potrzebujemy dużo patyków po to, żeby zrobić sobie dużo kill-offów. I po co jej przyciski? 6, 7, 8... Nie starczy mi na 8. Czekaj, bo czy zabierze mi jednego kill-offa mojego, ulubionego mojego? Weźmy łóżko, trzeba się z tym przespać, bo to jest zbyt trudna decyzja. To trzeba na spokojnie usiąść, pomyśleć, przespać się, rano stwierdzić. Przespałem się z decyzją? Dalej nie wiem. Dobra, czekaj, wrzućmy elytrę i wrzućmy te kill-offy. Ja serio muszę mi kill-off oddać. Ale jest mining elytra, no panie, to jest jednak... Wygląda na naprawdę konkretną elytrkę. I co, ile dostanę żelaśka jeszcze? Dwa? Mało. Nie mam kill-offa, chciałbym zaznaczyć. No nic, zrób kamienny. Za to w tym momencie, jak mamy już taką elytrę, możemy wyrzucić gigantyczny kill-off, czekaj. Dobra, można niszczyć jeszcze bloki. Aha, wywal. O! Jaki kozak! Dobra, fajnie. To niszczy wszystkie bloki, widzę, nawet trawę dostałem. Ale jak będzie wyglądało niszczenie? Czekaj, weźmy tam na samą górę tej wioski i wtedy sprawdźmy, jak to działa. Bo tu się trochę cykam, gigantyczny kill-off spadnie z góry. Czy ze mnie w sumie. Będę takim trochę kurczakiem, jakby ze mnie jajko wypadło. Dzień dobry, panie nosaczu. Dobra, myślę, że to jest idealne miejsce. Weźmy sobie, zrobię tak. Tu, pyk, kill-offy spadają faktycznie, pato! Dużo kill-offów! Ła! O, komputer działa, o! Ale się zacięło. Och, działaj, stary druhu, ja wiem, że już nie masz siły, ale... O, dobra, w porządku. Co ja właśnie zrobiłem, że praktycznie Minecraft się wyłączył? O, widzisz, o, no, No, mogę do wody? O nie, za dużo bloków. O nie, za dużo mobów. Czekaj, mam mały pomysł. Czekaj, to jest wodna kopalnia, już nie chcę tego pomysłu. Czy się mogę tak sobie wykopać, nie? Co to jest? Co tam się dzieje? Zrobiłem wir. Pyku, 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 pyku. Dlaczego mi tak kopiesz dziwnie? Kilofeuszu mój. Znalazłem El Creeperino, a on da mi fajerwerki. Co nie zmienia faktu, że ja bym chciał zaraz znaleźć, skoro już mam taką możliwość, sposobność taką mam, żeby se wziąć i se znaleźć na przykład pustynię i wtedy zrobić z TNT taką elytrę.
Wtedy będą kraczyć TNT i wybuchać wszystko. To było genialne. Jezu, jaka wielka jest to coś. Diamenty znalazłem! Dobrze! Oj, zapomniałem, że Minecrafta psuje trochę. Ale nieważne, widziałem diamenty. Tutaj, zejdź mi z diamentów moich ulubionych! Czekaj, zapomniałem, że nie mam też... nie mam jednej bardzo ważnej rzeczy. Żelaznego kilofa. Chodźmy tam się wkopmy, się schowajmy i zaraz pozbiera wszystkie te rzeczy. Nawet gdzieś dziurę wywaliłem jeszcze, muszę ją znaleźć, gdzie ona jest. O nie, to tak się nie kopie węgla, halo, ja nie chcę bloku, ja chcę węgiel. W sumie to mam. W sumie ten kamień po co mi, ja z niego nie zrobię pieca. No co jest, nie mogę otworzyć! Nie, pewnie fajna ta elytra, trochę mniej mi się podoba już. Dobra, wywal te śmieci, co masz. No nie, czekaj, ta elytra tak psuje mi wszystko. Dobra, ja nie wiem czy widzicie, ale mogę zrobić sobie tutaj diamentową elytrę z diamentu. Tylko muszę dorwać aż 9 diaksów i zrobimy sobie kolejną naprawdę już epicką elytarkę. Proszę do mnie nie strzelać, tak? Ja się nie godzę na takie strzelanie, strzelanko. Super, tylko 2 diamenty. Ała, o, ała, ała. Panie pająku. A mogą być diamenty, a tutaj może być skrzynia. O nie, tam są trujące pająki. Jest skrzynia! Co będzie w skrzyni? Żelazo, bardzo dobrze, o to chodziło właśnie. Druga skrzynia. A, bo to spawner. Jeszcze więcej. Więcej prochu! Bardzo dobrze, idealnie! Tak właśnie miało być. Pora znaleźć diamenty. Widzę diamenty! I przy okazji rzucam duże kilofy na dół. Okej, muszę zrobić sobie tarczę. Weź tą letrę ściągnij. Mam tyle żelaza, mogę tarczę zrobić, to nie będą mnie tak bić. Kurczaka już mogę ściągnąć. Dobra, tam gdzieś były diamenty, nie? Są? Czemu tylko po 2? Tam są jeszcze diamenty, ale fajnie, elegancko. A co tu się stało, jak rzuciłem te... Tam są jeszcze... Ile tych diamentów jest? Fajnie, fajnie. Są jeszcze endermany. Mogę zrobić endermanową chyba z pereł. Jeszcze tą sobie. Ała! Elegancko, jeszcze dostałem łuk za darmo. Ała! Ja się nie godzę na takie traktowanie! Dobra, daj mi te diamenty, ja chcę stąd już iść, bo nie lubię takiego bicia. Aha! Proszę mnie zostawić w spokoju! Ile mam diamentów? 7, potrzebuję jeszcze z 2. Tutaj są. Ups, a jak mam tu się dostać? To jest jeden diament, czekaj. O nie! A nie! 8 wystarczy! To raczej ja mogę już stąd wyjść, ja nie chcę siedzieć więcej w kopalniach, ja bym chciał się stąd wydostać. Mam dużo bloków. Prawie. Wejdź tam sobie wleź, bo to będzie dużo bloków. O, tu jest dużo bloków. Zapomniałem, że nie mam elytry założonej. Dobra, mam bloki do podsadzania, możemy stąd iść. O nie, kolejna noc nadchodzi, nie podoba mi się to. Do góry, Adam. I do spanka. O nie. Co? Czy ja właśnie sobie namnożyłem łóżko? Dobra, nieważne, idź spać, ta elytra jest jakaś chora. Zróbmy diamentową elytrę, ona musi być jeszcze lepsza. Czas zdejmij, bo to niebezpieczna elytra jest. Postaw workbench, zrób elytrkę. I tu diamenciorki, pyk. Diamentowe, no teraz to wygląda. Dobra, załóż to. Możemy enchantować itemy za każdym razem jak będę latał, a jak stoję możemy zmieniać bloki w diamenty. Co ty gadasz, naprawdę? Jeny, dziękuję ci pięknie, jak ja na to czekałem właśnie. Całe życie myślę czekałem swoje na to. Tak, to jest ewidentnie cel, do którego dożyłem. I w końcu doszedłem do tego celu. O czym ja mówię? Klatuwa, spodenie, buciory. I czopka. Proszę bardzo, tak wygląda generał Czapajew. Klatę wyrzuć, bo ja na elytrach latam. To wywal, ja w ogóle wszystko wywal, po co mi takie coś? Kilof, siekiera, łopata i miecz. Oto składniki do stworzenia idealnych atomówek. Okej, ale jeżeli będę latał, to podobno będzie mi to enchantowało rzeczy, czekaj. Shift, enchantuję rzeczy, ty do... Serio, mam zenchantowane wszystko, pa. Ochrona, oddycha, ale dużo tego. O, jak fajnie. O, jak fajnie, naprawa, nieskończoność, to jaki łuk mam? No pięknie. Zrób sobie lepszy łuk, czekaj, bo ten jest zepsuty. Siekierę oddaj. Łączę tu. Klątwo uwiązania. O nie, czekaj, to tak nie miało być do końca chyba. Klik, 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 klik. Już? O. I fajnie, i sympatycznie. Mamy grabież. Szczęście, naprawa, jedwabny dotyk, nie wiem czy to było potrzebne, ale nieważne. Okej, skoro mamy takie rzeczy, powinniśmy teraz znaleźć sobie przede wszystkim trzcinę, żebym mógł mieć fajerwerki. I czeka nas zdobywanie kolejnych, mile państwo, elytarek. Mamy enderową elytrkę, no to, to będzie ciężko zrobić. Mamy elytrę z lawą, okej, ona się przyda jak wejdziemy do bastionu, w sensie do netheru, żeby znaleźć bastion i fortecę. Totem elytra, okej. Dwa totemy, jak zrobić totem? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale wygląda jakbym... Czekaj, no jakoś to się chyba zrobi, nie? A to już dopiero elytra, która jest ze wszystkiego, dobra, nieważne. Fajerwerki, tak, to jest genialny plan. Nie! Zrobimy lawową, ja tam widzę, że jest lawa. Ha, ha, ha. Mamy tyle żelaza? No pewnie, że nie. Potrzebuję 4 wiadra.
Eleterka, co robi kopu kopu zaraz, poproszę? Dobra. No bardzo sympatyczne schodzenie do podziemi. Oła! Raczę uważać, bo to zabolało. Okej, jeszcze stara się złożę, raczej powinno mi wystarczyć, po prostu teraz stąd wyjdź. Dobra, idźmy to przepalić, tam miałem węgiel i piec, jeden drugiego robił, bo muszę zrobić nowy kilo, żeby wydobyć kabel, bo tylko teraz mogę wydobyć sobie stąd, bo mam... jedwabny dotyk po prostu, no i nie mogę nic innego sobie zdobyć. Dzień dobry, pani świnie, olśniewająco pani dzisiaj wygląda. O, przypomniało mi się coś. Nie mam jedzenia i chodzę głodny. Dobra, ale tam widzę, że jest trzcina, więc zalecimy do drugiej wioski i tam na pewno znajdę już zboże. Dobra, mamy dwa wiadra. Jeszcze trzeba znaleźć kurczaki i tamto. Okej, no trochę roboty jest. Czy ja tutaj widziałem kurczaka właśnie? Nie, to owca. Dobra, mamy cztery wiadra, do tego potrzeba tylko jeszcze lawę, no i idziemy po fajerwerki najpierw. I jeszcze kurczaki, tak, nie można zapominać o kurczakach. O, mogę, patrz, normalnie po wodzie chodzić. Elegancko tego. Ej, mam grabież, powinno ładnie tutaj dropić. O, i przepalone mięsko! Ale jestem zakochany teraz, naprawdę. O to chodziło. Papier, fajerwerki. Pato! Dlaczego tak dużo? Widzieliście, tam 8 dostałem, aż fajerwerek, a nie 3? Pięknie. Dobra, tak więc możemy lecieć, byle państwo, do kolejnej wioski, która miała być 112 na minus 1000. Dobrze, doleciałem do wioski i będę miał teraz jeszcze więcej żarcia i mogę się przespać. Można się przespać. Co tam trzaskasz? Dobra, w zasadzie te... Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dobra, lećmy teraz, znajdźmy sobie przede wszystkim elytra, dobra, jeszcze wytrzymam, w razie czego mam jeszcze 3. Potrzebujemy znaleźć na pewno lawę. O, widzę, że prawie znalazłem otwarty portal. Jest obsydian i złote jabłko. I tak brakuje jednego, a tej nigdzie nie ma lawy. Ups. A nie, czekaj, to jest, można wejść do netheru, a w netherze mogę zrobić... O, dobra, to robimy tak. Ostatnio mam takiego farta, jeżeli chodzi o te portale, tak pięknie się spawnują. Pato. Nic nie trzeba robić. Pięknie. Wejdźmy. Czekaj, najpierw chlebek jeszcze się zrób. A czekaj! Mam pewien pomysł jeszcze. Potrzebuję jednego szmaragda. Tu gdzieś powinno być w domach w skrzyni, nie? Bo ja nie wiem, czy wiecie, ale możemy zrobić sobie normalnie totem. A tu nie ma szmaragda. Panie, masz szmaragda? O nie, bloki diamentów kładę bez sensu. No nie pchaj, no uspokój się. Dobra, nieważne, bo tutaj się zaczyna palić, możemy już teraz wejść do środka. Teraz tak, możemy zdobyć sobie lawę i dzięki temu dostać się do fajniejszego miejsca. Czekaj, chodźmy gdzieś tutaj na dół. Wiadro z lawą, raz, dwa, trzy, cztery, dobra, pięknie. O nie, wielka klucha. Mamy to, mogę strzelać fireballami, ja taką mam? Co ty gadasz? Fire elytra. Dobra, załóż jo. O, faktycznie. A, myślałem, że to gaz, a to blok kości. Nieważne. A masz! Jaki kozak. Dobra, ale możemy jeszcze znaleźć sobie lokację. Okej, okay, forteca jest minus 300. Na ile? Minus 300 na minus 300. Czyli w tamtą stronę. A to na razie tylko forteca, a bastion? Dobra, widzę. Ty, bo ja tak bardziej, nie żebym się czepiał, ale bardziej to ja bym bastiona jednak oczekiwał. Bo oni mnie podpalo, o nie. Dobra, polatajmy, poszukajmy, czy pojawi mi się bastion gdzieś tutaj. Znalazłem drugą fortecę. A co z bastionem? Jest, bastion! Minus 300 na minus 1000. Okej, okay, czyli w tamtą stronę. Jest! Dobra, znalazłem. Okej, okay, to jest dziwny bastion, trzeba znaleźć gdzieś jeszcze złoto na nim. Tam jest, bardzo dobrze. Ty, jak fajnie. Nawet do mnie nie dojdą. Pa, a ja sobie wezmę złociwo za darmo. Ała! Trafił mnie! Dobra, mam dużo złota, 14 bloków, możemy zrobić sobie... Dobra. Wylądujmy w jakimś bezpiecznym miejscu, zróbmy sobie teraz dwa totemy. Dodatkowo... Elytrę. Totemową! O! Zdejmij to, ale bym trafił sam w siebie! Dobra, jest elytra, mamy szmaragdy i potrzebujemy otoczyć to w ten sposób. Ej, trochę drogo to wychodzi. Jeden totem. Drugi totem. Elytra, totem i totem. Okej, to wygląda naprawdę dobrze. Jak będę leciał, kliknę shift, to wypadnie gigantyczny totem. A jak stoję... Insta mega kill mode. Nie wiem, co to oznacza. Ale się zaraz przekonamy. Dobra, polećmy tam i zobaczmy, co się dzieje. Oła! Ho, 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 ho!
Mylę państwo? Chyba właśnie jestem bogaty. Dobrze, tak mi się podoba, bardzo fajnie. Mam dużo złota, mogę teraz pójść przehandlować. Dobra, ja sobie pójdę do tych piglinów i faktycznie przehandlujmy to sobie. Macie złoto? Dobra, ja oni niech sobie handlują, niech mi dają rzeczy. Zobaczymy, co się wydarzy zaraz. Jak to bezpieczny nawet jest, fajnie, elegancko. Tak mi się podoba. Dobra, mamy wystarczająco obsydianu, możemy iść. Kliknij to, co się stanie, jak to kliknę? Co jest? Okej. O co tu chodzi? To było naprawdę ciekawe. Dobra, weźmy fajerwerki i lećmy teraz do fortecy jakiejś. Tylko musimy przełożyć sobie elytrę. Okej. Wycieczka w ciepłe kraje. Dobra, ale potrzebuję fortecę teraz. Okej, jest forteca. Nawet do niej doleciałem elegancko. Przełóżmy elytrę. No to daje jakiegoś insta-killa. Ciekawe, co to będzie robiło. W sensie wiem, że zabija, ale dostaje strasznie dużo leveli. Nie wiem, czy to się będzie zrobiło mi strasznie dużo rzeczy dzięki temu. Diamenty! A po co? O Jezu, ja tak się cieszysz, a i taki speed tego nawet nie daje. Panie Płomyku, proszę do mnie padaj. O panie! Okej! Okej! Idźmy tam. Traf jednego Endermana, dostanę milion pereł. Panie Endermanie! Pyk! O! Genialne! Dobra, możemy stąd wyjść. Czekaj, bo między ma obsydianu, źle go postawiłem. Dobra, możemy stąd wychodzić. Fajnie by było znaleźć jeszcze elytrę, tą, kurde, pustynną, w sensie z TNT. Ja potrzebuję wszystkie możliwe elytry, jakie są tutaj. Do tego, żeby... O, 7000, gdzie ja jestem? Halo, przepraszam bardzo. Dobra, weźmy fajerwerki, polatajmy chwilę i zobaczmy, czy gdzieś tutaj znajdę pustynię. Chociaż jak patrzę na biomę, to raczej średnio. O, wioska, idę się przespać. Dobra, przelecimy się w którąś stronę, zobaczymy, bo ja chyba... To jest ostatnia elytra, jaką będę potrzebował do tego, żeby cokolwiek więcej sobie zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czekaj, tu są wszystkie elytry, czy jeszcze jakąś mogę sobie znaleźć? Zobaczymy jak... O, a to nie jest pustynia, ale robi się ładnie. I to wodą dyra, bardzo dobrze, jeszcze szybciej. A to dziwne biomy się trafiły, to nie jest pustynia, halo. Prosiłbym o pustynię, jakby można było. O, jest kawałek pustyni. Fajnie. To może będzie. Ej, jest pustynia, elegancko. Teraz jeszcze znajdź gdzieś tutaj piramidę. Znalezienie tej piramidy to jakaś tragedia. Tak ukryta, no bez jaj. O! Okej, okay. Miał chyba dużo fajerwerek, coś tak czuję. Teraz mam dużo wszystkiego. No skąd tyle tych pająków? Dobra, ostatnia elytra zaraz będzie w moich rękach. Dobra, sprawdźmy to. Czy teraz... jakie nam zostały elytry do zrobienia? Na pewno ta. Okej. Okay. TNT elytra. I jeszcze Ender elytra. Zapomniałem o tym całkowicie. Dobra, czyli te dwie elytry tylko. Potrzebujemy jeszcze 8 tego. Kurczaków znaleźć. A gdzie jest ten? To ja będę sobie lecił już tamtą stronę mniej więcej. Okej, elegancko. Dziękuję. Znajdę na takim biomie kurczaki, bo to jest jakaś tragedia. Jeszcze dalej, okej, spoko, tylko kury mi dajcie. Chyba, że tam było w piramidzie, ja nie zauważyłem, ale wątpię, że tam były. Co się dzieje, że nie kurczaki, tylko pióra, nie? Dobra, znalazłem inny biom, aby kurczaki gdzieś tutaj były. Co to jest? Panie, co tam się w ogóle generuje? Co kurczaki? Jeszcze trzy. Co... To nie są kurczaki, to małowce. Co kurczaki? Dobra, możemy zrobić sobie resztę elyterek. Ta i wypełniamy ją TNT. Drop a little TNT block i mogę podmieniać wszystkie inne bloki za TNT. Spoko, fajnie. Ender elytra. Możemy przywołać Endermana i się teleportować. Spoko. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, okay, czyli mamy wszystkie elytry do tego, żeby zrobić sobie tą ostateczną, którą zrobimy już w endzie, jak ją znajdę. A teraz przetestujmy, co robi ta elytra. A, w ten sposób, podmienia wszystko na TNT i... czekaj, 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 bo... Ojej, to TNT po... To może być dobre, jak będziemy walczyli ze smokiem. Dobra, weźmy fajerwerki i znajdźmy znowu end, bo już nie, w tamtą stronę, dobra. Może nie będzie jakoś specjalnie daleko. Pyk, 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 pyk. No właśnie pierdzę TNT, pato! Nie wiem, czy mój komp to wytrzyma. No, dał radę. Zaraz trzeba wylądować i zobaczyć, gdzie jest... O, tamtą stronę? Może jestem blisko. Gdzie ta perła? Okej, czyli ona poszła w dół...
Okej. Czekaj, weź te buty, zdejmij na chwilę. Nie da się krąto wiązania, o nie! Nie podoba mi się teraz to. Tu gdzieś musi być ten. Stronghold. Podmień je literki. O i to trzeba rozkopać sobie tak, w ten sposób. Elegancko. O, tak, tak lepiej. O! Pajek, fajnie, jak milutko, znalazłem mędzik. I diamenty, ale już ich nie chcę. Okej, okay, mamy, mam, dobra, wszystko możemy zrobić. Weźmy sobie do środka, o. Pyk, 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 pyk. Teraz przydałaby nam się Ender Elytra. Czekaj, a co, co, jak ona to robi? Stand by. A, bo bez miecza muszę. Rawę, ale te śmieci, mam za dużo syfu. O, dobra, fajnie, teleportuje, działa elegancko. Czekaj, jak mam to, to możemy użyć teraz tej elytry i będę sobie strzelał, jak będę latał. Genialnie. A, tarczę zdejmij. Nie da się strzelać, jak się stoi. O nie! To trzeba założyć elytrę z TNT i wysadzać TNT nad tym wszystkim, co tam jest. Genialny plan. Pa, i robisz tak. Pyk. Pyk, 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 pyk. Ty, wysadziłem wszystkie, pa. Ale geniusz ze mnie. Najlepszy na świecie. Dobrze, jak tego się pozbyłem w genialnie szybkim tempie. Wymieńmy sobie te literki na tą ostatnią najlepszą litrę na świecie. Czyli... A czekaj. To trzeba zdjąć. Tu trzeba kliknąć. I mam. A nie, nie mam? Mam. Nie mam? Mam. Nie mam? Mam. Co? Super elytra. Dropi plazmę. Nie wiem, co to jest. Zaraz zobaczymy. Weź fajerwerki. Co jest? Ja nie umiem latać? Co się dzieje? Okej. Okay. Pyk. Co to dropi w ogóle? Tu faktycznie jakaś taka plazma. Ła! Ła! Panie smoku! A ta plazma nic nie robi. A mogę coś innego robić? Ty! Strzelam czymś! To są jajka? To, czekaj, to jest plazma jakaś! Okej, okay, shota plazma ball, dobrze. Panie smoku, można prosić pana? Też nie wiem, czy nie byłoby lepiej, gdy miał tego. To z TNT, nie? I TNT bym do niego nawalał. Ty, bo ja nie sięgam za bardzo. Ała, 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 co jest? Panie, idź pan sobie! O, fajnie. Sięgnę go, czy nie sięgnę? Trafiłem Endermana. Dobra, perczuję, może teraz. Ej, dobra, to go atakuje! Ej, nice! Fajnie. Więcej, więcej tego, więcej, więcej! O, i prosto w głowę mogę. Fajnie tak plazmo, tylko ja nie zasięgam do niego. A jakbym poleciał i tą dużą plazmę tak na niego spuścił. Czekaj, trzeba tak. O, może trafię. Ła, nie trafiłem. Ty, czekaj się tutaj, zawsze będę sam do niego strzelał. Strzelaj! O, czekaj, jest ciężko. Czemu on zawsze tak daleko ode mnie lata, że nie mogę go dosięgnąć niczym? O, z góry tak ładnie i lepszy widok jest, jak się ad smoka bije. Bardzo dobrze. I teraz elytrką zajmiemy 100 życia. Uwaga. Taracha, przeżyłem. Chyba. Nie wiem. O, no. Przeżyłem. Elegancko.